Gratuluję Koronie zdobycia 3 punktów, trenerowi Broszowi również. Cóż, daliśmy się zaskoczyć, ze stałych fragmentów dostajemy 2 pierwsze bramki, chociaż jedyne, czym Korona mogła nam zagrozić i o czym mówiliśmy, to były właśnie stałe fragmenty. Sam rzut wolny gdzieś z bocznych okolic boiska to jeszcze nie jest bramka. Zdecydowanie zbyt łatwo właśnie w takich fragmentach gry tracimy gole, czy to u siebie, czy też na wyjeździe. Wróciliśmy do gry w drugiej połowie, strzelając z prezentu trochę bramkę Paweł Brożek, by za chwilę stracić trzecią i znowu gonić rezultat. Zabrakło trochę może czasu, ale też zabrakło nam jakości dzisiaj, żeby Koronę pokonać. To, co było w drugiej połowie, tak, nie wyglądało to źle, bo staraliśmy się atakować i stwarzać sobie sytuacje. Tych sytuacji nie było zbyt wiele, ale przynajmniej stwarzaliśmy sobie jakieś okazje do tego, żeby bramkę strzelić. Za późno, myślę, że za późno gdzieś ruszyliśmy. Tak, pierwsze 45 minut można o tym zapomnieć po prostu z naszej strony na to patrząc. Także żałujemy 3 punktów straconych tutaj. Myślę, że sporo materiału do przemyślenia, do analizy, którą na pewno zrobimy. Pewne zachowania piłkarzy na boisku nie mogą się powtarzać absolutnie. Będziemy nad tym pracowali, żeby pewne elementy w grze, które nie przystoją, żeby tego nie było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o pytania. Proszę bardzo. Powiem, że ofensywnie chcieliśmy zagrać, bo Petar grał razem z Krzyśkiem Oczyńskim na środku pomocy i nie grał źle. O tyle mogę powiedzieć, że Witali zagrał słabsze spotkanie. Drużyna rezerw to nie jest pierwsza drużyna. To jest różnica jakości. Skrzydła w pierwszej połowie absolutnie nie funkcjonowały. Mogę to samo powiedzieć o Donaldzie, który ma nie tylko zadania do przodu i do ofensywy, ale też trzeba wrócić, przykryć. To jest praca od pola karnego do pola karnego. A w pierwszej połowie tego zupełnie nie było. To między innymi jest to, o czym chcę powiedzieć, że jest odpowiedzialność na boisku wszystkich zawodników. Sposób gry absolutnie mi nie odpowiada i tego nie będę akceptował. Myślę, że oglądaliśmy dzisiaj, ale to Państwo wiecie, bardzo dobre spotkanie z obydwu stron. Na początek tylko muszę powiedzieć, szkoda, że nasi kibice wszyscy tego nie widzieli, bo to są takie mecze, które gdzieś tam utrwalają się w pamięci. Druga rzecz, chciałem podkreślić dobrą pracę całego zespołu i to nie tylko tych, których widzieliśmy w pierwszych minutach, ale tu w szczególności zmienników oraz tych, co byli na ławce. Tu naprawdę było czuć od samego początku chęć zwycięstwa i to jak gdyby przesuwało się dalej na murawy i to widzieliśmy, to zaangażowanie, zmiany, które wykonaliśmy, wzmocniły nasz zespół i tutaj, a w takim meczu nie jest to łatwe zadanie tych zawodników, którzy wchodzą. Ja natomiast trzecią jeszcze taką uwagę, którą chciałem podkreślić, to zwycięstwo, cieszymy się z niego, cieszymy się z punktem, natomiast one de facto nam nic nie daje. Dalej musimy bardzo ciężko pracować, mamy teraz dwa kolosalnie ciężkie wyjazdy, musimy być na nie bardzo dobrze przygotowani, bo de facto czeka nas tydzień przygotowań i później w przeciągu tygodnia się wiele rzeczy wyjaśni. Więc tak, punkty doliczamy, ale o tym meczu już zapominamy i przygotowujemy się pod zespół z Podbeskidzia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o pytania. Dobry wieczór. Bez słabego ogniwa dzisiaj cały zespół, to mam podkreślał, że wszyscy gdzieś tam pracowali, no ale pewnie kilku piłkarzy indywidualnie można było wymienić. Pewnie takim ciekawym bohaterem na razie Bartek Pawłowski, który bez gola niby bez asysty, ale stwarzał bardzo dużo przewagi. I Bartek Rymania, który po raz kolejny był praktycznie bezbłędny na tej prawej obronie. Cieszę się, że panowie to widzą, natomiast tak mówię, ja tutaj jestem konsekwentny. Dla mnie dzisiaj naprawdę mój zespół cały, bez wyjątku, zasługuje na wyróżnienie. Ale wiesz, co wam musi pan pochwalić, że było po meczu z Wisłą, tak? Więc nam się doznał tą kontuzję, bramka dobry występ, więc fajnie.
mówił pan trener, panie trenerze, że nie daje, bo sporo daje jednak tabeli. Tak naprawdę musiałby się bardzo niekorzystnie zrobić, żeby było nerwowo. No niekoniecznie. Niekoniecznie. 8 zespołów, jak widać, jest bardzo wyrównane. Zespoły walczą naprawdę. Ta walka chyba jest nawet stawiana na pierwszym miejscu niż jakość gry. I tak mówię, matematycznie doliczamy sobie, cieszymy się dzisiaj, tutaj wszyscy razem wspólnie. Kielce się cieszą po dobrych występach Vive, dzisiaj nasze dobre występy, więc idziemy w dobrym kierunku i od jutra o tym zapominamy. Naprawdę zdajcie sobie Państwo, jakie nas czeka ciężkie spotkanie w Bielsku, jak tam się ciężko gra. I musimy naprawdę znowu cały zespół być na to spotkanie przygotowani. Nie tylko jeśli chodzi o taktykę, motorykę, ale mentalnie, a to jest bardzo ważne. No ale 10 meczów bez porażki, więc taka była seria. Udało się rekord ustanowić. Kolejny punkt do zadowolenia. Tak jak mówiliśmy na konferencji, to są statystyki z tego gdzieś tam jasne, to jest dla Państwa, to są ciekawe rzeczy, tym się interesują kibice i fajnie, natomiast my żyjemy dniem dzisiejszym i tak jak mówię, mamy coś do zrobienia, przed nami jeszcze jest końcówka, jak wiecie, ta końcówka jest zawsze najcięższa i taka też będzie, ona będzie bardzo ciężka i musimy być na to przygotowani.